czynny już 300 lat. Powoli czy większymi partiami? Może żeby... Większymi partiami. Ja chcę słowo. O, proszę bardzo, pan Adek, lepiej powie. Jak będziecie jechać po Dobrodu, to ja zapraszam do siebie na ekskursję. Wy się porozumiecie, ja nie rozumiem. Ja mieszkam. Proszę bardzo. Znaczy Kościół trwał już 300 lat trwa. Dzięki temu, że był biskup Cieński, nie z Kozaków, a z Huty Pieniackiej. I to właśnie dzięki jego pracy ten kościół mógł przetrwać. A takie cudowne było, że kiedy takie zdarzenie, że kiedy on udał się z posługą do chorych w tej stronie jak Kozaki czy Zozule, tak gdzieś było, tak? Że dostrzegł rannego krew na śniegu i był raniony jakiś właśnie ten radziecki oficer, który prześladował tych banderowców, czy jakieś tam bandy były. I on, idąc po tych śladach krwi, zaprowadził go do parafian. Ci go uratowali życie, bo tak by umarł. I on się odwdzięczył, był wysokim komisarzem tym partyjnym sowieckim. I w taki sposób, że biskupa Cińskiego nie ruszali tutaj ze strony władz sowieckich. Uratował. Tak. No może, to ma. Also, ist hier schon seit 300 Jahren und war immer intakt. Und das vor allem dank dem Bischof Cieński, der aus Huta Pieniacka kam. Und dank ihm und seinem Einsatz konnte die Kirche so lange überleben, sozusagen. Und es gibt so eine Überlieferung eben über diesen Bischof, dass als er auf dem Weg zu einem Kranken war, irgendwie in Richtung Kozaki oder Zazula, das ist ein anderes Dorf, hat er Blut.